Cześć, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na rozpakowanie słuchawek firmy SteelSeries. Jest to model Siberia V2 Heat Orange, czyli edycja limitowana. Słuchawki kosztujące około 500 zł, przeznaczone typowo dla graczy, z wbudowanym mikrofonem, no i przede wszystkim zapewniające świetną jakość dźwięku oraz maksymalny komfort. Akurat sam jestem użytkownikiem słuchawek Siberia model V2, troszeczkę starszego modelu V2 Navi, i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek. Tutaj konstrukcja jest dokładnie ta sama. Teoretycznie są jeszcze lepsze pod względem dźwiękowym. Mają lepsze pasmo, wbudowaną kartę dźwiękową, tak więc zobaczymy sobie, jak to będzie działać w praktyce. A na razie rzućmy sobie okiem jeszcze na kartonik. Oczywiście tutaj mamy informację, że słuchawki podłączamy przez port USB. Rzućmy okiem jeszcze na boki kartonika. Mamy ilustrację. Te słuchawki mają podświetlenie Heat Orange, właśnie pulsujące pomarańczowe podświetlenie, które dostosowuje nam się do naszej rozgrywki. Jest konfigurowalne z tego, co pamiętam, tak więc oczywiście zobaczymy to wszystko w pełnej recenzji. Rzućmy okiem jeszcze na informacje techniczne. Port USB 2.0, pozłacane styki, zakres częstotliwości od 18 kHz do 28 000 Hz, impedancja 32 ohmy, stosunek sygnału do szumu 112 dB, no i kable 1 m plus 2 m, łącznie mamy 3. O co chodzi, dowiecie się za chwilę. I oczywiście podłączenie przez USB oraz parametry mikrofonu. Poprzednia Siberia miała całkiem niezły mikrofon do komunikacji, do czatowania i tak dalej. Tak więc myślę, że w tym przypadku jest przynajmniej tak samo dobrze, albo jeszcze lepiej. Mamy też kilka podstawowych informacji. Kompatybilne z PC i Maciem. 50 mm membrany, integrowana karta dźwiękowa, regulacja głośności na kablu, mikrofon redukujący szumy oraz programowalne podświetlenie boczne słuchawek. No dobrze, mamy tutaj takie okienko, więc rzucimy okiem. Zobaczcie, tak to wygląda w środku i widzimy już same słuchawki. Wspomniano po raz kolejny o bardzo wysokim komforcie użytkowania. Naprawdę polecam te słuchawki, jeśli chodzi o komfort. Są bardzo lekkie i bardzo, bardzo wygodne. Teraz przejdźmy do właściwego rozpakowania. Wyjmiemy sobie z kartonika i dokładnie obejrzymy, co nam tutaj jeszcze wypada. Zobaczcie. Oczywiście naklejka SteelSeriesa. Informacje. Adres www, pod którym możemy ściągnąć sobie oprogramowanie tych słuchawek, oraz Quick Start Guide, czyli szybka instrukcja. Takie bardzo podstawowe rzeczy, opis wszystkich pokręteł, połączeń i innych rzeczy. Ok, to by było na tyle i już oglądamy same słuchawki. Ok, tak więc słuchawki już są wyjęte z kartonika. Dokładnie tak jak mówiłem, ta sama konstrukcja co wszystkie Siberie V2. Takie same muszle. Różnią się przede wszystkim kolorystyką, no i oczywiście parametrami technicznymi. Zobaczcie. U góry mamy logo SteelSeriesa. Pałąk dokładnie tak samo regulowany jak w moim egzemplarzu, wysuwany tutaj. Bardzo dobry system, prosty, wygodny. Nauszniki bardzo miękkie, komfortowe, zakrywające całe uszy. Słuchawki typu zamkniętego jak najbardziej. Zobaczcie, tu mamy takie pomarańczowe wyściełania. Błyszczący plastik po bokach. Fajną taką siateczkową obudowę tych nauszników i chowany mikrofon. Możemy go bez problemu dogiąć w każdą stronę, no i oczywiście równie łatwo schować. To tyle jeśli chodzi o same słuchawki. Przyjrzyjmy się, co mamy dalej. Ok, zobaczcie. Tutaj mamy regulację głośności w postaci takiego pokrętła. Jest ono całkiem precyzyjne, zakres regulacji jest duży i mamy tutaj także
wyłącznik mikrofonu w formie takiego suwaczka. Zakończenie pozłacany wtyk USB. Mamy kartę dźwiękową, która jest tutaj umieszczona w słuchawkach. I mamy też taki przedłużacz USB. Czyli początkowy kabel wychodzący ze słuchawek jest to metrowy kabel. I jeszcze 2 metry długości mamy tutaj. Więc jeśli chodzi o zasięg słuchawek, 3 metry w sumie, no jest to bardzo dużo. Myślę, że wystarczy w zupełności, w większości przypadków. Jedyny minusik, jaki widzę, to taki, że nie będziemy mogli skorzystać z karty dźwiękowej w komputerze. No i jakby jesteśmy zmuszeni do skorzystania z karty, którą oferują słuchawki. Recenzję tych słuchawek zapraszam Was już niedługo. I dziękuję również za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam Was, cześć!